Co jest z tym pogotowiem? Tracisz na sekundę przytomność, a oni zaraz zajmują twoje miejsce w kolejce? A to dopiero pieski świat. Kto kogo zjadł? To spoiler? Pies zjada psa? Nie ma to jak zdradzić całą treść. Wiedziałem. Idziemy stąd, Sycyliana. Obejrzymy film, na którym psy jedzą swoją karmę. To mi nasunęło pewną myśl. Chcesz się z nami nią podzielić? Tak. Ej, ty, już się nie mogę doczekać tego filmu. Ja też. Niesamowite. Wszystko się może zdarzyć. No, po prostu wszystko. Oby nie zmienili żadnego wątku i wszystko zostało tak, jak było w poprzednich filmach. Lubię niespodzianki, ale no wiesz, tylko takie, które już znam. Pierwsza recenzja już jest. Hejga, streamerzy z Elemortu, Dolly Boy 1920, Welpikselowy osiołek. Właśnie wróciłem z seansu Gwiaździstej Odysei, dwukropek moc przesadzona. Bez spoilerów, ale fajnie było zobaczyć mniej komputerowych bitew, za to więcej kukiełek. Wyjątkowo odważnym posunięciem było też wymienienie wszystkich męskich bohaterów na kobiety, z robotami włącznie. Normalnie nie wierzę, zepsuli mi całą przyjemność. Weź, to był mój smartfon. Wystarczyło zatrzymać przekaz. 559, 560, gratuluję, Watersonowie, możecie wejść. Ale super! A jednak dostaniemy się na premierę! Gdzie siedzimy? A więc mamy plan sali. Tu jest ekran, a wy siedzicie... tu. Co to za kropki przed naszymi fotelami? Kolumny. Niczego nie podtrzymują, ale dzięki nim możemy brać więcej za miejsca, przed którymi kolumn nie ma. W którym rzędzie siedzimy? Skończyły nam się litery do oznaczania rzędów, więc stworzyliśmy własny alfabet. Siedzicie zatem w rzędzie rów. Nie cierpię rów! Tak mnie nazywali w podstawówce. Lepiej było zostać w domu i oglądać program świąteczny. O tym skąd wiesz? Tylko prawdziwy fan oglądałby ten program świąteczny. Informuję cię, że jestem właśnie największym fanem. A ja cię informuję, że jestem prezesem fanklubu Gwiaździstej Odysei, oddział w Elmore. Naprawdę? Myślałem, że raczej się tam herbatą zajmujesz. Dość tego! W jeden sposób można rozstrzygnąć ten spór. Pojedynek nerdów. A możemy zająć twoje miejsce, jeśli tata wygra? I jeszcze więcej. Jeśli przegram, to cały fanklub Gwiaździstej Odysei, oddział w Elmore, przeniesie się w Niesławie na koniec kolejki. Co? Zapomniałem ten film! Cisza! Pojedynek nerdów? My też wyzywamy was na pojedynek, żeby sprawdzić poziom nerdowości. Proszę, nawet was nie było na świecie, kiedy pojawiła się oryginalna trylogia. Nawet nie macie pojęcia, jak ciężko było fanom przed nastaniem ery internetu. No właśnie, macie swoje czaty, webalogogi, media społecznikowe. Tak, teraz nawet najbardziej nieurodziwy nerd może znaleźć w sieci swoją miłość i nie musi ślęczyć samotnie nad książkami, tak jak ja. Choć, Feliksie, mogą się z nas śmiać, ale przywykliśmy do tego. Jesteśmy nerdami. Okej, ten z was, który zrobił najbardziej nerdową rzecz na świecie, wygrywa. Przegrany zwycięża. Zaczynajcie! Nie umiem zliczyć do 10, ale jestem biegły w binarnym języku androidów. Wcale nie jestem różowy. Maluję całe ciało, żeby dopasować się do koloru miecza laserowego. Z własnych włosów zbudowałem pełnowymiarowy model Jastrzębia Tysiąclecia. Włożyłem złoty kostium kąpielowy pod garnitur na ślub. Zmieniłem swoje drugie imię na Barda Deka. Adoptowałem Darwina tylko po to, żeby móc mówić, że mam dwóch synów. Niezły tekst. Ale ja zmusiłem mojego jedynego kolegę, żeby przez 30 lat nazywał mnie Wielkim Imperatorem. Nie! Zaraz, kolegę? Miałeś kolegę? Nie, czekaj! Nie byliśmy aż tak blisko! Mamy zwycięskiego przegranego! A nie! Po prostu pięknie, Martin, pięknie! Ale super! Będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie! O nie, nie sądzę! Zarezerwowałem cały rząd, koczuję tu od czasu, kiedy twórcy nie wiedzieli jeszcze, że chcą kręcić ten film. Nie byłem na urodzinach syna i żony, na zebraniach rodziców i nawet na wizytach u dentysty. I zobaczę ten film choćby nie wiem co. Co? Myślicie, że żartuję? Czy ktoś, kto by żartował, zrobiłby tak? To dla was wystarczająco poważne? Więc... chyba jesteśmy pierwsi w kolejce. Hurra! Zaraz, co to za ulica? Bulwar Elmorski, a co? Bo właśnie dostałem przypomnienie, że mamy bilety do kina w Alei Elmorskiej. To po drugiej stronie miasta! Co? Premiera jest po drugiej stronie miasta? Mamy tylko 10 minut, żeby tam się dostać. To co? I co teraz zrobimy? Jak niby mamy tam zdążyć? Zrobimy skok w nadświetlną. Ej, ten stary wrak raz dojechał do szkoły w 12 minut. Szkolny autobus jedzie 5 minut. Zatrzymałem się po drodze, żeby kupić śniadanie. Już wiem, w wyścigach wózków jesteśmy nieźli.